Jak wiadomo, nie wystarczy dobrze wyglądać, fajnie, żeby ciało też było sprawne i zwinne, dlatego dzisiaj przygotowałem małe wyzwanie sprawnościowe, które będzie polegać na tym, żeby bez użycia rąk i stojąc na jednej nodze podnieść kartkę papieru z ziemi. A w tym zadaniu zmierzę się dzisiaj z przemkiem. Jakie uprawnienia należy mieć, żeby zostać trenerem personalnym i czy jest to poważna praca czy żarowanie na ludzkich kompleksach? O tym porozmawiamy z Damianem. Cześć. Cześć, od kiedy jesteś trenerem personalnym? Trenerem jestem już od 7 lat. Uh -huh. Mniej więcej, od początku studiów w zasadzie? Czyli jesteś po studiach, tak? Bo jest cała masa trenerów personalnych, którzy są po na przykład weekendowym kursie. Zgadza się. Ja skończyłem, jestem magistrem wychowania fizycznego, mhm. no ale uważam, że niekoniecznie te studia muszą być skończone, żeby mieć uprawnienia do bycia trenerem, ze względu na to, że oczywiście tam jest masa podstaw, jest fizjologia, jest anatomia, jest biochemia, więc teoretycznie mamy bardzo dużą taką podkładkę, żeby być dobrym trenerem, ale też wiem w praktyce, jak, jak na tych studiach bywało i że można było to zdać te wszystkie przedmioty bez, bez wiedzy tak mhm. naprawdę. A znasz takich trenerów, którzy skończyli kurs internetowy i pracują w zawodzie? Nie, takich trenerów nie znam. Raczej się, raczej się śmiejemy z tych kursów, ale wiem, że takie, takie kursy są. Znam bardzo dużo kursów, które się odbywają na przykład w tydzień. Mm -hmm. I no, prawdę mówiąc, to jest tak, że uprawnienia dostajemy mm -hmm. i, i możemy już pracować, ale po tygodniu no, to nie ma możliwości, żebyśmy byli przygotowani do tego, żeby pracować w zawodzie. Więc to po prostu wymaga dużo, dużo, dużo nauki we własnym zakresie. A czego oczekują ludzie, którzy przychodzą do ciebie? Czego oczekują? Najczęściej oczekują, że dam im receptę y, na, na osiągnięcie ich sukcesu. Często Oczekują, że coś stanie się samo w sytuacji, mhm. gdy przyjdą do trenera. No ale prawdę mówiąc, bardzo często jest tak, że oni sami nie potrafią pewnych rzeczy sobie dopasować, dobrać, tak żeby to było dla nich na maksa korzystne, i po prostu zamiast błądzić we mgle, to wolą przyjść do kogoś, kto im powie, jak to, jak to powinno być zrobione. A jak przechodzą po tą receptę? To receptę na zdrowie czy na sylwetkę? Właśnie różnie. Kiedyś bywało tak, że były to głównie tematy selwetkowe, czyli typowo przygotowanie do lata, na urlop, na ślub koleżanki. Tak, to były kiedyś bardzo takie tematy chodliwe. Teraz ludzie, mam wrażenie, patrzą już troszeczkę inaczej, chcą być zdrowi, sprawni. Oczywiście chcą lepiej wyglądać, ale już nie zawsze to jest takim priorytetem, albo przynajmniej tak mówią. A ktoś ci zarzucał, że praca trenera polega na żerowaniu na ludzkich kompleksach? No, myślę, że tak. Myślę, że na pewno ze swoimi podopiecznymi, może nie tyle, że mi zarzucał, ale bardzo dużo rozmawiamy na temat podejścia do, do tego całego kultu ciała, do tego bycia fit, więc bardzo dużo rozmawiamy z klientami moimi, omawiamy. Ja też chętnie poznaję w jakiś sposób. Oni myślą, spróbuję próbuję im też. Przekazać to, do czego ja doszedłem, bo też zaczęło się od tego, że bardzo patrzyłem przez pryzmat sylwetki. W ogóle ludzi oceniałem w taki sposób, że o, ty jesteś gruby, to pewnie jesteś leniwy, a ty wyglądasz ok, dobra, ty jesteś pracowity, super gość. A teraz wiem, że to nie do końca tak jest, nie, że to jednak wygląd to jest takie trochę opakowanie. A czy komuś polecałeś sterydy albo ktoś przyszedł i poprosił ci o nie? O doping? Są ludzie, którzy są ciekawi. Mhm. O co chodzi, czy to faktycznie daje takie duże efekty, jak by to było, czy mogliby I co coś przyspieszyć. No mówię, jak, jak to wygląda w rzeczywistości. Tak naprawdę zwykle ludzie się pytają o sposoby na to, jak schudnąć, czy da się. W praktyce jest tak, że to jest jakiś taki, taki naprawdę drobny element zeserwowany dla, nie wiem, dla sportowców, wyczynowców. Ale przeciętnej osobie, która nie ma takich fundamentów, czyli nie ma już w krwi aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, nie ma takich wyrobionych w sobie nawyków i przyzwyczajeń, no to tak naprawdę przyniesie znacznie więcej tych takich negatywnych skutków. Powiedz mi, czy do czego jest potrzebny trener osobisty? Bo jest pełno ćwiczeń na internecie, w które, które możesz podpatrzeć, no i wykonać je sam. Jasne, że jest. E, mm -hmm. Przy czym każde, każde z ćwiczeń ma na tyle dużo takich niuansów, o których... E, Ciężko powiedzieć w filmiku, mhm. że pewnych rzeczy nie da się zrobić dobrze, jeśli ktoś nas tego nie nauczy. Nie mówię, że się nie da, tak całkowicie, bo można sobie znaleźć świetny plan z internetu, można bardzo dokładnie przestudiować, jak ten ruch powinien wyglądać. Można przyjść na siłownię, wykonać te ćwiczenia, nagrać się telefonem z boku, później przeanalizować, zapytać znajomego i można dojść naprawdę do świetnych rezultatów. Tylko pytanie, czy nam się chce? To zwykle mhm. o to się wszystko rozchodzi. No i o pieniądze. Też usługi trenerów personalnych są stosunkowo drogie. Tak, jest, można powiedzieć, że jest to towar ekskluzywny. Mhm. Usługa. No dlaczego jest taki drogi? Ciężko powiedzieć. To jest troszeczkę w zasadzie, jak pójdziemy do fizjoterapeuty, mhm. to. Myślę, że te same pieniądze te same pieniądze zapłacimy. Jeśli pójdziemy do lekarza, to, za, to zapłacimy te pieniądze, które trenerowi płacimy za godzinę czy półtorej, zapłacimy za 10 minut. Mhm. A w praktyce, jeśli trener jest dobry i dobre podejście, i nauczy właściwie swojego podopiecznego, jak podchodzić do swojego ciała i do swoich właśnie nawyków takich dnia codziennego, to jest szansa, że jednak te wizyty u lekarza trochę ograniczymy. A to w zasadzie jestem przekonany o tym. A w jaki sposób? Samymi ćwiczeniami czy czymś jeszcze? Tak, bo bardzo często my mylnie interpretujemy to, co się dzieje z naszym ciałem. Przykładowo, boli mm -hmm. nas głowa, więc co robisz? Tabletka? Generalnie tak jest, że szukamy y, jakiejś takiej pomocy doraźnej. Czyli mm -hmm. boli nas głowa, jeśli nas pobolewa dwa dni, trzy dni, to już się zaczyna robić nieprzyjemnie, więc, więc idziemy do lekarza. No i lekarz nam daje receptę? Jak, jakieś, jakąś receptę. Y, bardzo to jest takie ciekawe, jak przychodzą właśnie kobiety szczególnie na treningi i mówią: Ojej, dziś to w ogóle nie będziemy. Damian trenować za dużo, bo mnie strasznie boli głowa. Mm -hmm. A ja mówię: A mogę sprawdzić? i Dużo miałaś stresu ostatnio i sprawdzając samą jakby okolicę szyi i tutaj mięśni czworoboczne. Czy są napięte? Tak. Wystarczy je w odpowiedni sposób rozluźnić. Nagle się okazuje, że cały ból minął, a trwał trzy dni przykładowo. Mm -hmm. nie? I teraz ja mogę też dać. Tobie receptę, że słuchaj, to jeśli tak masz, to możesz sobie wziąć piłeczkę lakrosową, możesz sobie tutaj troszkę pouciskać, tam gdzie ja, pamiętasz? Pamiętasz. OK, i możesz sobie sama przynieść yy, ulgę, tak? Więc nie trzeba, nie trzeba jeść tabletek, nie trzeba sobie niszczyć flory bakteryjnej jelit, nie trzeba chodzić do lekarza, tracić czasu, tylko masz tutaj rozwiązanie. Proszę. Stóweczkę. <noise> <noise> A powiedz mi, jakie są błędy trenerów personalnych? Właśnie tych po jednodniowym kursie. Widziałeś coś takiego, że ktoś źle wykonywał ćwiczenie, a taki trener nie zwrócił uwagi? Znaczy, ja myślę, że generalnie no teraz, jak ja zaczynałem, to tak często się z tego śmieję. Wtedy nikt nie wiedział, kim jest trener personalny. Mhm. Później był taki czas, że trener to było coś bardzo modnego. Po prostu mieć trenera to było coś super, każdy chciał być trenerem. Teraz już to jest bardzo takie pase, z tego względu, że jest bardzo dużo trenerów. I niestety są właśnie trenerzy, tak jak mówisz, którzy nie do końca wykonują dobrze swoją pracę, niewłaściwie prowadzą klienta i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nauczyłem się jednej rzeczy i warto na to zwrócić uwagę, bo często jest tak i nawet to swoim klientom powtarzam, że jakieś ćwiczenie wykonujemy niewłaściwie, które na pozór jest niewłaściwe, ale dla tej osoby ono jest korzystne. Mhm. I czasem, patrząc z boku, można powiedzieć: Boże, co oni robią, ale ja, znając tą branżę, wierzę, że ten trener dobrze wie, po co daną rzecz wykonuje. Mhm. Czasem tak jest. A jak motywujesz podopiecznych? Nie motywuję. Ja ci nie dam motywacji. Mhm. Ja ci mogę. Opowiedzieć, jak co, jak co zrobić, ile cię to będzie kosztowało pracy, wyrzeczeń, wręcz cię będę chciał zdemotywować, mm -hmm. bo to ty musisz wiedzieć, że tego chcesz. Nie? Mogę ci opowiedzieć, co się stanie, jeśli nic nie zrobisz, mm -hmm. nie? ale nie zmotywuję cię i nie zrobię tego za ciebie. Kto najczęściej przychodzi do ciebie trenować? W tym momencie są to chyba pracownicy korporacji, tak myślę. Z tego względu, że oni są najbardziej świadomi tego, jak bardzo ich praca negatywnie wpływa na, na ich głowy i ich ciała mhm. i mają możliwość też finansową najczęściej, więc, więc tak, więc w tym momencie korporacje. A starsi 60 plus? To już nie do mnie, to już nie do mnie. Jeśli się ktoś taki zgłasza, to wiem, komu przekazywać. Jest mhm. kilku trenerów w Krakowie którym, którzy się specjalizują właśnie w prowadzeniu osób 60, plus. i to jest też ekstra, ekstra w ogóle rynek, bo ci ludzie bardzo chcą, mają czas, mają możliwość i, i są po prostu świetnymi podopiecznymi, bo są też bardzo świadomi. A chciałabym jeszcze, żebyś skomentował popularnych trenerów w internecie. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam. <laughs> Moja opinia, którą mam, może być. Tylko kreacją internetową. Więc ciężko kogoś też oceniać przez pryzmat tego, co pokazuje w internecie. Ja nie za bardzo lubię takie podejście, bo jednak najwięcej trenerów jest takich bardzo sylwetkowych: czyli właśnie przygotowanie do lata, krata na brzuchu jest najważniejszą rzeczą i, i tylko posiłeczki, pięć posiłków, zero pizzy i tak dalej. Takie niezdrowe bardzo podejście zawodnicze. I to podejście zawodnicze jest proponowane zwykłym ludziom. I to ja nie do końca się z tym zgadzam, bo bardzo często spotykam się z tym, że przychodzą młode dziewczyny, które mają bardzo taki dziwny pogląd na, na swoje ciało, na to, jak wyglądają i tak dalej, zupełnie nieprawidłowo się postrzegają, i wyprowadzać takie rzeczy na prostą. To jest, jest bardzo ciekawe. to jesteś sprawa. takim trochę też psychologiem? N nie wiem, czy jestem. Wiem, że trener powinien na pewno. Wiem, że trener powinien, to jest istotne. No a doradzasz też yy, właśnie pod tym kątem? Ktoś przychodzi z takimi kompleksami do ciebie, ty uważasz, że ta dziewczyna ma świetne ciało, ona przychodzi, że jest gruba. Ty ją... Wszyscy mają kompleksy. Wszyscy mają kompleksy i w zasadzie każdy, kto przychodzi, jakiś kompleks swój ma. Ja też mam, ty też masz na pewno. Nie? A byłeś też instruktorem jakichś zajęć? Tak, byłem oczywiście, bo byłem zmuszony do tego. Prowadziłem rowery, mm -hmm. tak to się wtedy. To, no, cycling. I uwaga, nawet raz prowadziłem aquaerobic. Tak, to, to po prostu wychodzisz, zdejmujesz koszulkę, pełno piłku z 60, idziemy. No To jest to, to był ten, ten klimat właśnie. Często trenerzy mają nadzieję, że będą trenować same młode dziewczyny, a potem przychodzi ktoś, waga 140 kilo, a <laughs> już nie jest tak kolorowo. No, nie, nie. A czy to znaczy, jeszcze na treningu personalnym to jest inaczej, ale jednak te wszystkie panie w wodzie, przed tobą widzą muzyka latino to. <śmiech> <śmiech> ale tańczysz czystym, w tej wodzie? Prima. Nie, nie, instruktor jest na szczęście na, na brzegu. <laughs> no, a to raz, jednorazowe zastępstwo, które będę pamiętał do końca życia. <laughs> Opowiesz o jakichś takich przypadkach w pracy, jakichś takich, wiesz, ekstremalnych ludziach, którzy, którzy przeszli metamorfozę minus 50 kilo, albo takie ktoś z bardzo ciekawym podejściem do ćwiczeń, kto przyszedł do Ciebie. Jedną osobą był Mariusz, tak jak właśnie zaczęłaś, chłopak, który przyszedł, jak go pierwszy raz zobaczyłem, on minimalnie niższy ode mnie, ale no naprawdę... Mariusz, pozdrawiam. Łatwiej było go przeskoczyć, y, niż obejść, bo wtedy było tam ze 130 kilo. Y, i, no i właśnie przyszedł z, takim, z, taką, z taką chęcią schudnięcia i też proponował mi wtedy, żebyśmy z tego zrobili w ogóle projekt medialny i w ogóle, żeby on będzie bloga pisał. Nie za bardzo w tym momencie to, w to wierzyłem, że to na pewno się uda i tak to odwlekłem. Finalnie Mariusz, no 50 kilo ponad, ponad schudł. To nie było, czasie? to właśnie miałem mówić, że to nie było 3 miesiące, to nie było pół roku, bo to były 2 lata. 2 lata takiej ciężkiej, mozolnej pracy. On o tyle miał problem, że jest muzykiem i gra na weselach, więc o ile 5 dni w tygodniu było świetnie, to weekend zawsze był, zawsze był ciężki. Yy, tak, ale zrobił po prostu ogromny progres i. I to był taką osobą, która się ciągle domagała, że chce więcej, więcej, więcej i faktycznie jemu się udało. I właśnie tylko takim ludziom się udaje, mm -hmm. którzy bardzo chcą. Tak to wygląda, że jesteśmy lepsi w tym, co robimy na co dzień. Czyli jeśli się ruszamy, no to nasze ciało jest lepsze w ruszaniu się. Jest coraz bardziej sprawne, coraz bardziej zwinne, coraz silniejsze i automatycznie coraz lepiej wygląda. Jeśli jednak się nie ruszamy, no to nasze ciało jest lepsze w nieruszaniu się. Stopniowo się coraz bardziej usztywnia, przestaje wyglądać atrakcyjnie, a najbardziej ergonomiczna dla niego pozycja jest pozycją siedzącą przy komputerze. Także to jest, bo nikogo nie mam zamiaru motywować. To jest po prostu kwestia wyboru, co, co kto woli, jak to woli funkcjonować za nie dzisiaj, ale za 5, 10, tam 15 lat. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Naszym gościem był trener personalny Damian Bugański. Dziękuję bardzo.